Witam Was serdecznie w mojej kolejnej serii filmików. Ta seria filmików ma na celu przybliżenie zielonym, tak zwanym, którzy za bardzo nie mają dużego pojęcia budowy komputera, jak zbudowany jest komputer. Oczywiście omówię komputer stacjonarny za przykład. W dzisiejszym odcinku jakby zaprezentuję Wam myszki komputerowe. Myszki wyglądają tak, to pewnie już wiecie nawet z lekcji informatyki, jeżeli część z Was nie było stać na kupno komputera. Pewnie się zastanawiacie, co to jest. No to są specjalne naklejki, jakby, które wykonałem teraz w miarę szybko. Wiadomo, po prostu kawałek papieru przykleiłem na ślinę. Chodzi generalnie o to, nie żeby promować jakąś konkretną markę. Celem filmiku jest pokazanie myszki komputerowej, jak to mniej więcej działa. Zaczniemy od tego, iż myszki są tak zwane z kółkiem i optyczne. Czym one się od siebie różnią? No dzisiaj jakby może odwrócę tą jedną myszkę i drugą myszkę. To się coś nie chce odwrócić do końca, ale nieważne. Generalnie chciałbym właśnie, żeby to ładnie wyglądało, tak? Żeby to materiał miał charakter, jakby to się można mu powiedzieć, edukacyjny, żebyście coś z niego wywnioskowali. Myszki z kółkiem to po prostu tutaj jest takie kółko i kiedy tą myszką jakby szuramy delikatnie, tak? No to kółko się obraca tutaj w środku. Tam są dwa czujniki. Jeden pionowy, drugi poziomy. Na tym kółku mamy taką jakby obwódkę plastikową. Obwódka jest w jedną stronę się zakręca, w drugą stronę się odkręca. Co jakiś czas ludzie, którzy mają myszki z kółkiem, mają takie problemy, że po prostu tą myszką szurają i nic tam się nie przesuwa im. Ten wskaźnik na monitorze, kursor można powiedzieć. Mówię wskaźnik, bo kursor tam może być różny. Możemy sobie tam za wiadomo zainstalować jakieś serduszka, nie serduszka. I co? Jeżeli szuramy tą myszką, oczywiście ta myszka musi być tak o w tą stronę przesunięta i wtedy, jeżeli ją szuramy, to i nic nam się tam nie przesuwa, to najczęściej trzeba by, jeżeli mamy do czynienia z myszką z kółkiem, to po prostu musimy wyciągnąć tą obudowę tutaj plastikową. Ja tutaj po prostu wszystko to prezentuję, bo akurat na nieszczęście w dniu dzisiejszym do tego materiału nie udało mi się zdobyć myszki z kółkiem, jako to, że myszki optyczne coraz bardziej wypierają myszki z kółkiem. A tutaj akurat mam dwie myszki optyczne. I co? Wystarczy odkręcić to kółko w ruchu przecinnym do wskazówek zegara. Wyciągamy je, ono jest najczęściej takiej wielkości, takie oblepione gumą, dosyć ciężkie, bo to jest ołów. I po prostu te dwa czujniki należy czymś tam wyczyścić. Tam najczęściej zebrał się nam kurz, albo po prostu z tej podkładki, zależy na czym po prostu używaliśmy, jakby można powiedzieć, szuraliśmy tą myszką. I co? No czujniki, powiem Wam szczerze, jest dosyć ciężko wyczyścić. Ja zawsze robiłem to tak mało profesjonalnie, ale palcem. Jakby paznokciem, no to też nie było łatwe, bo paznokcie zawsze chyba raczej mam obcięte, przynajmniej tak się staram robić. Jeżeli to wszystko zeskrobiemy, a nieraz możemy się zdziwić, że tam jest tak dużo tych zanieczyszczeń się zgromadziło, no to po prostu wkładamy to kółko. Dobrze jest nawet jeszcze to kółko, bo może być nie widać, przetrzeć spirytusem albo jakimś takim specjalnym środkiem, żeby też z samego tego kółka pozbyć się zanieczyszczeń. Wkładamy to kółko i na jakieś tam spokojnie, może powiedzieć 2 miesiące, mamy spokój. Z myszkami optycznymi, czyli z takimi jak my mamy, to po prostu nie mamy takiego problemu. Co jeszcze? No, warto zwrócić uwagę na to, że myszki optyczne coraz bardziej wypierają myszki z kółkiem. Czy to dobrze, czy źle? No, mam wrażenie, że te myszki jakby zdobyły większą popularność. Można powiedzieć, że są bezobsługowe, ale też tak naprawdę częściej się psują myszki z kółkiem, mimo wszystko, że czasami tam coś trzeba wyczyścić, to jednak no, dłużej nam służą. No, kiedyś jak jeszcze były te stare komputery i istniały tylko myszki z kółkiem, no to tam jedna myszka psuła się na średnio chyba 5-6 lat. No dzisiaj ja już
w jednym roku mam drugą myszkę. Tam moi znajomi też właśnie narzekają, że w 2 lata już tam trzecią czy czwartą myszkę kupuję. No to wszystko polega na tym, że po prostu chcą nas, jakby to się mówi, wydymać, brzydko mówiąc, na kasę, nie? Żebyśmy kupowali coraz to nowsze. No i co? No mówię, no tam decydowało o szuraniu i przesuwaniu się wskaźnika kółko, a tutaj po prostu mamy taki, to się nazywa dokładnie właśnie myszka optyczna. Mamy taki laser specjalny, kładziemy tą myszkę i po prostu mamy taki czujnik. I no co jeszcze? Na co warto zwrócić uwagę? Jeżeli pod spodem mamy właśnie myszkę optyczną, to czujnik może, to możemy myszką, jak to się mówi, szurać po powierzchniach tak zwanych nierównych. Może moglibyśmy pozwolić sobie nawet na taki karton albo na taką starą jakby podbitkę tutaj z płyty pliśniowej. No generalnie powierzchnia nie ma znaczenia, a jeżeli mówimy już o kółku, no to preferowane są jakieś tam podkładki specjalne, żeby to kółko się szurało, przesuwało po czymś prostym, no bo jeżeli byśmy na przykład próbowali szurać po czymś takim, no kółko by nam się tu zablokowało i albo przesuwałoby się szybciej, albo wolniej i tak samo by się działo z wskaźnikiem myszy. Co jeszcze? No ta myszka jest taka sama, też optyczna, tutaj nie ma co się nad tym rozwodzić. Teraz może opowiem nieco więcej o końcówkach. No tutaj ta prawa myszka, to mamy do czynienia z taką nową technologią sprzed 15 lat, jak ja to mówię, portem USB, no, port uniwersalny, w sumie najlepsze, bo możemy podłączyć do laptopa, nie do laptopa i po prostu to nam będzie wszystko funkcjonować dobrze. Jeśli mówimy o drugim, to mamy tutaj standardowe wyjście, zielone takie myszki. No dla mnie to jest dosyć, można powiedzieć, uciążliwe, bo nie mogę przełączyć sobie myszki z komputera stacjonarnego do laptopa. No średnio mi się to podoba. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach to już radziłbym wam inwestować w myszki z takim portem USB, bo mamy większą pewność tego, że ona wtedy jest bardziej uniwersalna. Co jeszcze? No generalnie na co warto zwrócić uwagę? No ta myszka z prawej bardziej mi się podoba, bo jest koloru białego. Pewnie nawet tak naprawdę wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieliście, jak na razie o tych myszkach, i jesteście pozytywnie zaskoczeni. Macie taki uśmiech na twarzy, bo wydawało wam się, że już wszystko wiecie o myszkach, a jednak nie. No, druga taka rzecz, która, ja można powiedzieć, dałem się nabić w butelkę, to jest po prostu, kiedyś zakupiłem taką myszkę. No i myszka, naprawdę nie chcę tutaj po prostu przeklinać, bo wiem, że mogą dzieci oglądać ten materiał, ale naprawdę byłem bardzo, bardzo mocno zdenerwowany, kiedy przed odłączeniem prądu, który z zasilacza, po prostu nawet jeżeli komputer był włączony, to tutaj znajdują się diody, tutaj i naokoło tej myszki, i po prostu całą noc ta myszka taką mruga, nie? No, jeżeli macie żaluzje albo jakieś rolety, no to naprawdę przy tym się nie da spać, no po prostu myślałem, że zwariuję. No nie wiedziałem co robić, nieraz zostawiałem komputer włączony na całą noc, żeby coś tam mi się ściągało, jakieś pliki, no to mi tak waliło po oczach, że myślałem, że dostanę, no nie wiem, jakiegoś ataku, nie? No dziwne to jest na przykład, żeby wchodzić za każdym razem pod stół, no i odłączać tą myszkę specjalnie po to, bo coś ściągacie i zostawiliście włączony komputer, a wiadomo, że jak taką myszkę też odłączycie i ona jest zakończona takim portem, no to najczęściej no to się musi skończyć z resetowaniem komputera, no kursor wam nie zadziała, no potem ciężko nieraz sobie poradzić klawiaturą, bo wiadomo, że nie wszystkie programy, nie we wszystkich programach jakby te skróty klawiaturowe działają odpowiednio, a jeżeli mamy do czynienia z taką myszką, ona się wydaje trochę śmieszniejsza i biedniejsza, bo myślicie sobie, że jest taka biała, taka smętna, ale tak naprawdę no one są bardziej niezawodne, rzadziej się psują, no to naprawdę to mruganie tutaj, no to myślałem, że dostanę, nie wiem, że skończę w szpitalu psychiatrycznym, może się śmiejecie, ale jakby wam 2 tygodnie coś strykało po oczach, jakieś takie naprawdę, mimo wszystko, że to się wydaje takie zmatowane, to było ostre światło, tutaj jednak nie jest takie zmatowane i to się wszystko tak przebijało, że naprawdę było ciężko wytrzymać. Nad budową dalej myszki to już może nie będę się jakby zagłębiał, no po prostu wiadomo, no tutaj mamy scrolla, coś takiego, co tam ma nam niby przesuwać strony internetowe. Tak samo jest w tej myszce. Tu mamy
akurat typowo podzielone przyciski. Tutaj akurat są niepodzielone, to wszystko działa, jest sprawne. No i co? No to już jest w sumie standardowe, tak samo jak przy laptopie, te dwa przyciski, lewy, prawy, nie, tam wiadomo, kopiuj, wklej. No i tyle, nie, co miałem wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że czegoś się dowiecie z tego materiału i nie zrobicie takiego błędu jak ja. Nie kupicie takiej myszki, która będzie wam całą noc, na przykład, chciałem znowu użyć brzydkiego słowa, no ale po prostu przypomniały mi się tam te wszystkie momenty, te chwile, byłem taki naprawdę bardzo zdenerwowany, kiedy mi to pstrykało po oczach. No i tyle, nie? Za chwilę omówię następną część jakąś z komputera. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał i czegoś się z niego dowiedzieliście. Pozdrawiam.